Dzień dobry, proszę Państwa. Niestety mieliśmy małe problemy techniczne z fonią. Mam nadzieję, że teraz już mnie słychać. Mam na imię Adam i jestem opiekunem zwierząt w naszym zoo. Przez wiele lat zajmowałem się ptakami drapieżnymi i notabene ptaki to jest moje hobby praktycznie już od dziecka. I cóż, na początek może zaprezentuję nasze orłany, czyli bieliki olbrzymie, inaczej bieliki kamczackie. Od razu muszę tutaj nadmienić, że nasze orłany teraz wysiadują właśnie w gnieździe jajka, dlatego bardzo ciężko je zauważyć. Praktycznie samica siedzi na jajkach w platformie gniazdowej. Ja widzę tylko czubek jej głowy, nie wiem czy Państwo to zauważą. Samiec w tej chwili chyba je śniadanie, także też raczej go słabo zobaczymy. Cóż to za ptaki te orłany? To są oczywiście ptaki drapieżne z rodziny jastrzębiowatych. Często orłany są nazywane też potocznie przez ludzi orłami. Nie jest to do końca prawda. Tak naprawdę rozróżniamy orłany i orły właściwe. Orłany to właśnie bieliki, a orły właściwe to na przykład jest nasz orzeł przedni. Czym się różnią? Już nie będę wchodził w szczegóły. Taką najbardziej charakterystyczną cechą do rozróżnienia jest to, że orłany mają nieopierzoną dolną część skoku, to znaczy tak nóg, powiem tak normalnie, a orły właściwe mają opierzone nogi praktycznie aż do samych palców. To, że orłany mają nieopierzone nogi, myślę, że to wynika, moim zdaniem to wynika z tego, że to jest przystosowanie do chwytania ich ulubionego pokarmu, o czym za chwilę. Cóż, orłan olbrzymi, bielik olbrzymi jest bardzo bliskim krewnym naszego bielika. Gdzie żyje? W naturze żyje na Syberii, konkretnie w jej północno-wschodnich regionach, przeważnie w dolinach dużych rzek i na wybrzeżach Morza Beringa, Morza Ochockiego. No i oczywiście też na Kamczatce, stąd jedna z jego nazw. Cóż jeszcze, to jest największy spośród wszystkich orłanów. Waga samicy dochodzi do 9 kg, 6-9 kg, samiec jest średnio 2 kg, czasem 3 kg lżejszy. To jest w ogóle u wielu ptaków drapieżnych charakterystyczne, że samica jest większa od samca. Ma potężną rozpiętość skrzydeł, dochodzącą do 2,5 metra, także to jest naprawdę potężny ptak. Tą różnicę właśnie w wielkości, niestety Państwo tego teraz nie widzą, też widać u naszej pary. Mam nadzieję, że doczekamy się potomstwa. Orłany zwykle noszą od 1 do 3 jaj, przeważnie 2 jajka. No niestety w naturze odchowuje się przeważnie tylko jedno młode. To wynika właśnie z braków pokarmowych często, z chorób czy też złej pogody. Czasami przy obfitości pokarmu udaje się sporadycznie tym ptakom odchować 2 młode. Na szczęście u tych bielików nie występuje tak zwany kainizm. Co to jest ten kainizm? U niektórych orłów, na przykład orlików naszych, najstarsze, najsilniejsze piskle wyrzuca inne pisklęta i wtedy ma cały pokarm od rodziców dla siebie. Na szczęście tutaj tego nie ma. Teraz właśnie mamy na wiosnę sezon lęgowy. No wysiadywanie u orłana trwa dosyć długo, bo około 38 do 45 dni. Oczywiście opiekują się obydwoje rodzice, no bo wiadomo, trzeba nastarać się pokarmu. A co jedzą orłany? Tutaj może niektórzy się zdziwią, ale bieliki, a zwłaszcza orłan kamczacki, żywi się głównie rybami, na przykład łososiami w trakcie tarła. Czasem to dochodzi procentowo udział ryb w żywieniu bielików do 80%.
Z tym, że warto zaznaczyć, że jeżeli chodzi o pożywienie, orłany nie są specjalistami, tylko, że tak powiem, oportunistami. Czyli potrafią schwytać, co im, że tak powiem, w pazury wpadnie. Nie gardzą też padliną, ale tak jak mówiłem, ich ulubionym pokarmem są ryby. A co dostają u nas w zoo? Dostają szczury hodowlane, dostają też karpie, czasem jakąś płotkę, czasem jakiś kawałek kości z mięsem, nie dostają czystego mięsa. To też jest dosyć istotne. Czasem królika, całego oczywiście. Także tak wygląda żywienie tych ptaków u nas w zoo. No niestety jest to gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem w naturze, także miejmy nadzieję, że u nas uda się je rozmnożyć. To, o czym mówię, to w zasadzie wszystko można znaleźć w książkach, w internecie, ale tutaj taka mała ciekawostka, jeżeli chodzi o naszą parę. W poprzedniej wolierze, takiej potężnej jak bytowały, teraz obecnie w remoncie, nasza samica, udało jej się rozpiąć siatkę na łączenia i sobie w 2016 roku na wiosnę uciekła na wolność. Martwiliśmy się, oczywiście szukaliśmy jej, nagłośniliśmy sprawę w mediach, cały OTOP, czyli Towarzystwo Ochrony Ptaków jej szukało. Okazało się, że poradziła sobie świetnie w naturze. W naturze radziła sobie chyba przez, bodajże nie chcę skłamać, 8 miesięcy. Zwiedziła całą Polskę. A jak udało się ją odzyskać? Pod Przemyślem zapadła się w muł na stawach hodowlanych. Prawdopodobnie była tam jakaś martwa ryba. No i tak właśnie ją złapano i przesłano do naszego ogrodu zoologicznego. Była w świetnej formie. Mnie akurat to za bardzo nie zdziwiło, bo wszyscy się dziwili, jak to ptak z wolności poradził sobie na wolności. To praktycznie niemożliwe. Ale tak, mimo że nie był wylatany, to orłany posługują się przeważnie w dużej części lotem szybowcowym, więc jak dostała, że tak powiem, wiatr w skrzydła, to poszła, że tak powiem, w Polskę. Poza tym zauważyłem też, że w wolierze, czasem do woliery, na przykład po wodę, żeby się napić z poidła, przylatywały sierpówki, gołębie. No to taka sierpówka już przeważnie z tej woliery nie wychodziła. To samo dotyczyło jeży. Ja potem już sprzątałem tylko i wyłącznie skórki z jeży. Także nauczyły się troszeczkę polować już w tej wolierze. Może tyle o naszych orłanach. Jeszcze może wspomnę o naszych bielikach, bliskich krewnych orłanów. Praktycznie jeżeli chodzi o bieliki, to o ich zwyczaje, no to różnice są tylko w szczegółach. Nasze bieliki też przeważnie żywią się rybami, też są oportunistami, jeżeli chodzi o pokarm. Z tym, że rozpiętość skrzydeł też jest około 2,5 metra, dochodzi do tego, ale nasze bieliki są mniejsze i lżejsze. Ta waga już jest mniejsza, to też wiadomo, samica jest większa od samca, ale ta waga oscyluje w granicach 4 do 6 kg. Nie wspomniałem jeszcze o gnieździe. I u orłanów kamczackich, i u naszych bielików, to gniazdo jest potężne, na jakimś wysokim drzewie. Może dochodzić do tony wagi. Ja widziałem takie gniazdo, notabene w okolicach Płocka. I może mieć przekrój nawet 2 metrów. Z takich ciekawostek, także, tak jak wspomniałem, no, zwyczaje obydwa gatunki mają podobne, no, różnica w wielkości, różnica w czasie wysiadywania jaj. U naszych bielików to jest kilka dni krócej, ale praktycznie zwyczaje mają zbliżone. Co jeszcze? Taką małą ciekawostką jest, jeżeli chodzi o nasze bieliki, to, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu w Polsce, według bodajże Sokołowskiego, było około 20 gniazd, tylko w całej Polsce. W tym momencie mamy już, różne są dane, od 600 do 700 par lęgowych, nie licząc ptaków koczujących, bo koczują dosyć długo, ponieważ bieliki osiągają dojrzałość
płciową w wieku 5-6 lat dopiero, a młode sobie koczują po całej Europie. To samo zresztą dotyczy Orbanów kamczackich. Także ta populacja w dużej części w Polsce Bielika się odbudowała. A dlaczego było tak źle? Kłusownictwo raz, brak pokarmu dwa, a trzecia rzecz, chyba najważniejsza, pestycydy. Głównie osławione DDT, które się po prostu odkładało w ciałach ich przyszłych ofiar. Potem orłany to zjadały, no i niestety tak to wpływało, że nie dochodziło do prawidłowego rozwoju zarodka w jajkach, czy też jajka miały po prostu za słabe skorupki. No i tak się działo. To dotyczyło zresztą nie tylko bielików, tylko bardzo dużej ilości gatunków ptaków drapieżnych. Ale na szczęście nasza populacja się odbudowała. Ja sam wiem o trzech parach, o trzech gniazdach w okolicach Płocka, ale ze zrozumiałych względów ochrony nie powiem gdzie. Warto też wspomnieć, że jeżeli chodzi o ochronę, jest coś takiego, jeżeli Państwo spotkacie przypadkiem na przykład gniazdo bielika, do niego w okresie lęgowym nie można podchodzić na 500 metrów, to jest strefa chroniona, a w okresie całorocznym, nie pamiętam dokładnie, chyba na 200 albo 300, mi się wydaje, że na 200 metrów. Także takie są realia ochrony. Tyle może o bielikach, resztę oczywiście można sobie doczytać w książkach czy w internecie, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Ale tutaj mamy obok naszych orłanów bardzo ciekawego sąsiada. To jest puszczyk mszarny. Jedna moim zdaniem z najbardziej ciekawych sów. Jest to duża sowa, nawet bardzo duża. Aczkolwiek pozory mogą mylić, ponieważ ta sowa, ja się zawsze śmieję, że ona się składa praktycznie tylko i wyłącznie z piór. Wydawałoby się, że waży kilka kilogramów, to nieprawda. Maksymalnie waży 1,5 kilo, może 1700 gram, ale to już naprawdę w maksie. Z takich ciekawostek, przydarzyła mi się kiedyś, jak się opiekowałem właśnie nimi przez lata, ciekawa historia. Tutaj nasza para wyprowadziła kilka lęgów i zauważyłem w pewnym momencie, jak już pisklęta się wykruły, że samiec jest zainteresowany tylko i wyłącznie ich karmieniem i na mnie w ogóle przestał zwracać uwagę. I próbowałem nakarmić go, jak to się mówi, z ręki, troszeczkę na zasadzie sokolniczej, po prostu, żeby mi usiadł na przedramieniu. I wtedy mu podawałem pokarm z ręki. O dziwo, po kilkunastu dosłownie minutach się udało. I tak go karmiłem w czasie całego okresu lęgowego. Do dzisiaj się zastanawiam, jak to jest możliwe. To są bardzo łagodne sowy, jeżeli chodzi o ten gatunek. Ale nie chce mi się wierzyć, żeby tak zrobił całkowicie dziki ptak. Podejrzewam, że ktoś go tego nauczył w poprzednim ogrodzie zoologicznym, gdzie był. Także to była taka historia. Kilka razy z rzędu właśnie nasza para wyprowadziła lęgi. Wspomniałem, że to są bardzo łagodne sowy. To jest w zasadzie u nich cecha gatunkowa. Zaraz wspomnę o innych sowach. Ale jeszcze może powiem, gdzie u nas występują, bo u nas występują puszczyki mszarne. Sporadycznie, ale są. Często przylatują, zwłaszcza do Puszczy Białowieskiej ze strony białoruskiej, gdzie się gnieżdżą, ale słyszałem też, są doniesienia, że od kilku lat pojawiają się na wschodzie Polski sporadyczne już lęgi puszczyka mszarnego. Także jest nadzieja, że ten ptak zadomowi się u nas na dłużej. Wspomniałem też, że to jest łagodny gatunek sowy. No to jest prawda. Nigdy nie baliśmy się wchodzić do wolier. Na przykład zupełnie inaczej, taka mała dygresja jest z puszczykami uralskimi, które też u nas występują w Polsce, zwłaszcza na Podkarpaciu. No puszczyk uralski, żeby go obsługiwać, też u nas w ogrodzie są, no musiano nam kupić kaski, żeby wchodzić do nich w okresie lęgowym. Uderzenie puszczyka uralskiego w głowę jest niczym przyjemnym, wiem, sam się o tym przekonałem, dlatego kaski. Zresztą wiem od znajomych w Bieszczadach i Beskidzienickim, że Urale potrafią w okresie lęgowym zaatakować pracowników leśnych i turystów, jeżeli podejdą za blisko do gniazda.
Także co gatunek, to jest po prostu inna charakterystyka i zachowanie właśnie ptaków. Notabene jeszcze wracając do naszych orłanów, czasem znajomi mi się pytają, jak ty się nie boisz do nich wchodzić? Otóż my się boimy do nich wchodzić, ale boimy się, że je spłoszymy, że je przestraszymy, więc wszystko robimy bardzo delikatnie. Mimo ta para nie jest dla nas niebezpieczna, wręcz musimy się tak zachowywać, żeby wzbudzić ich zaufanie, żeby ich nie spłoszyć. Na przykład teraz w sezonie lęgowym, dlaczego ja nie jestem w wolierze? Chcemy zapewnić tym ptakom maksymalny spokój i wchodzimy tylko po to, żeby zmienić wodę i wymienić jedzenie i nic więcej. Tutaj, tak jak my teraz stoimy, opowiadamy o ptakach zalejki, one są do tego przyzwyczajone, bo są przyzwyczajone do ludzi, więc jeżeli chodzi o to filmowanie, to tutaj nawet dla ptaków w trakcie lęgów, one są do tego przyzwyczajone. Może teraz zaprezentujemy, krótka będzie taka chwila przerwy, sąsiadów naszych orłanów z drugiej strony, w sąsiedniej wolierze. To będą orłosępy. Proszę Państwa, mamy tutaj parę orłosępów. Akurat ptaki te siedzą na platformie gniazdowej. To są takie dwie platformy właśnie po lewej i po prawej stronie woliery. To są w ogóle bardzo ciekawe ptaki. To są typowi padlinożercy. Żyją przeważnie w górach. Najbliżej nas żyją w Alpach. Tam jest zresztą prowadzony program reintrodukcji orłosępa, czyli powrotu jego do naturalnego środowiska, które kiedyś zamieszkiwał. Może skupię się na takich małych ciekawostkach. Te ptaki są już w zasadzie dorosłe, bo orłosępy z wiekiem jaśnieją. Zresztą podobnie jest u bielików, które są, jak są młode, są całkiem ciemne, a potem najpierw jaśnieje ogon, a potem z wiekiem głowa. Tutaj trochę inaczej przebiega, ale zasada jest podobna. Z takich ciekawostek, no to jest ptak o olbrzymiej rozpiętości skrzydeł. Ta rozpiętość dochodzi do niemalże 3 metrów, 280-282 cm. To są te maksymalne mniej więcej dane rozpiętości skrzydeł. Ale mimo tej rozpiętości te ptaki, większej niż u bielika olbrzymiego, te ptaki są nieco lżejsze. Ważą 6-7 kg. No tutaj są duże zmienności osobnicze i w podgatunkach, także są nieco lżejsze niż bielik olbrzymi. Jak wspomniałem, są to typowi padlinożercy. Znaczy, nie tak do końca typowi, bo czasem sporadycznie potrafią polować na niewielką zdobycz, ale generalnie żywią się padliną. Następna ciekawostka. Mają bardzo mocne soki trawienne. Większa część ptaków drapieżnych pozbywa się części resztek, wypluwając tak zwane przez dziób wypluwki, czyli niestrawione resztki pokarmu, a orłosępy tego nie robią. Orłosępy trawią nawet kości. Po prostu mogą trawić duże kości. A co jest ich ulubionym pokarmem? Szpik kostny. Nauczyły się z dużej wysokości, no nie wspomniałem o tym właśnie, że to jest ważne, żyją w górach,
przeważnie i z dużej wysokości nauczyły się kawałki kości, czy też na przykład żółwie, spuszczać na skały, no i wtedy wiadomo, szpik łatwiej wydostać z rozbitej kości. Istnieje nawet legenda, że jeden starożytny Grek tak zginął, bo jego łysą głowę orłosęp pomylił ze skałą i spuścił mu na głowę żółwia. Tak notabene prawdopodobnie dlatego nie chcemy, żeby tutaj wchodził nasz weterynarz, ponieważ też nie ma za dużo włosów, ale to już mniejsza z tym. Co jeszcze, jeżeli chodzi o orłosępy? No wiadomo, no, to jeszcze są stosunkowo młode ptaki, ale mam nadzieję, że skorzystają z tej platformy gniazdowej i będziemy mieli niedługo przychówek. Tutaj właśnie padały co do mnie też pytania, jak ty się nie boisz tu wchodzić. Tu jest podobna zasada jak u orłanów. Po prostu nie możemy ich spłoszyć. To my musimy uważać na nie, żeby po prostu one się nas nie bały. To nie zawsze jest takie oczywiste, bo jeszcze już następna mała dygresja. Mamy tu w naszym ogrodzie też kondory. Był już o nich filmik. Nasza kondorzyca została wychowana przez ludzi od pisklęcia i chyba się uważa za człowieka, więc za każdym razem jak do niej wchodzimy, próbuje nas zdominować, więc tutaj jest zupełnie inna sytuacja. Do tego stopnia, że albo próbuje nas pobić, albo zabrać wiadra, którymi się bawi do sprzątania. Nawet kiedyś powiesiłem swój polar na pieńku, bo zrobiło się ciepło, polara mi już nie oddała niestety, bo został podarty w strzępy. No i w zasadzie to jest w skrócie wszystko, co można powiedzieć, znaczy można by było jeszcze rozmawiać na temat tych ptaków godzinami, zwłaszcza jeżeli chodzi o historie, jakie się zdarzyły właśnie w naszym ogrodzie zoologicznym. Na szczęście wszystkie były takie w miarę humorystyczne i w miarę fajne, nie było żadnych większych tragedii, jeżeli chodzi o ptaki drapieżne. Ale zapraszam właśnie, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej o ptakach drapieżnych, na stronę OTOP-u, towarzystwa właśnie, które się zajmuje ptakami w Polsce, czy też po prostu skorzystać z wiedzy internetowej, ale właśnie doradzałbym właśnie OTOP, tam są najwięksi właśnie pasjonaci w tym towarzystwie. Cóż więcej jeszcze można powiedzieć? No praktycznie już z mojej strony to praktycznie wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do zwiedzania naszego ogrodu zoologicznego. Mam nadzieję, że niedługo zostanie otwarty. Dziękuję Państwu. Do widzenia.